Eksperci mówią jednym głosem, tylko szczepienie pozwoli nam wrócić do normalnego życia. Warto ich słuchać. Dobry wieczór Państwu, Danuta Cholecka. Zapraszam na główne wydanie wiadomości. Jest daleko, jest pięknie! Kamil Stoch na podium w pierwszym konkursie w turnieju czterech skoczni. Najważniejsze jest to, że mogliśmy dzisiaj skakać, że mieliśmy szansę robić to, co kochamy robić i rywalizować. Czuję, że jeden kroczek w kierunku ograniczenia tej strasznej pandemii zrobiłem. Ukłucie przed kamerami. Byli ministrowie dają przykład i zachęcają do szczepień. Samo szczepienie jest krótkie i nie ma bezbolesnej. Reprezentujemy Polskę i ogromna duma z tego powodu, że będę mógł ją reprezentować na największych imprezach na świecie. Nowi żeglarze wypłyną na głębokie wody jachtem I Love Poland. Wspaniale będzie się ścigać na nadchodzących regatach i dogrywać się załogą. Mamy podium w pierwszym konkursie 69. turnieju czterech skoczni. Kamil Stoch zajął w Oberstdorfie drugie miejsce i zgłosił swój angaż do walki o zwycięstwo w całej imprezie. A przecież o tym, że wystartuje w zawodach, podobnie jak cała nasza kadra, dowiedział się dopiero dziś rano. Mateusz Nowak. Kamilu! Każdym kolejnym skokiem Kamil Stoch potwierdzał, że jest w świetnej formie. Jest daleko, jest pięknie i Kamil Stoch potwierdza klasę. W drugiej serii odpalił prawdziwą rakietę i dał wyraźny sygnał, że chce po raz trzeci wygrać turniej czterech skoczni. Super się dzisiaj skakało. Cieszę się, że w końcu odnalazłem taką, takiego siebie, gdzieś mi się to wszystko pogubiło, potraciło. I teraz po prostu mogę się cieszyć tym, co robię. Po pierwszej serii przeprowadzanej w trudnych warunkach Stoch był czwarty. Odległość może nie porywa, natomiast styl myślę jak najbardziej. W drugiej przeprowadził skuteczny atak i 72 raz w karierze stanął na podium. Wygrał Karl Geiger, a w czołowej 30 w sumie było 5 biało-czerwonych. 15 miejsce zajął Dawid Kubacki, który w trakcie konkursu został tatą. I to był dobry skok. Na pewno troszeczkę nerwów gdzieś tam zeszło ze mnie, bo się okazało, że szczęśliwie się to zakończyło i jest wszystko okej. Dziś dzień bardzo dobrych informacji, a przecież niewiele brakowało, a biało-czerwonych nie oglądalibyśmy w tym konkursie. Bardzo dobry skok! W niedzielę wieczorem gruchnęła wiadomość, że wynik testu na COVID Klemensa Murańki jest, tu cytat, słabo pozytywny, a całej drużynie grozi wykluczenie z zawodów. Na całe szczęście wyniki powtórzone, możemy mieć troszeczkę pewne małe pretensje o to, że nie zrobiono tego od razu. Jeszcze przed otrzymaniem wyników organizatorzy potwierdzili wykluczenie Polaków z konkursu. Biało-czerwonym nie pomogły kolejne negatywne wyniki testów. Wywołało to burzę, którą podsyciła informacja, że do zawodów dopuszczeni zostali niemieccy skoczkowie, mimo że ich fizjoterapeuta otrzymał wynik pozytywny. Sytuacja Polaków zmieniła się dopiero po minusie u Klemensa Muranki. Wczoraj ta walka naprawdę była dosyć mocno, uruchomiliśmy w zasadzie wszystko. Stworzyliśmy taki trochę sztab kryzysowy, jeśli chodzi o Polski Związek Narciarski i wiele osób włączyło się do tego, żeby właśnie walczyć o to, żeby jednak naszych zawodników dopuszczono. W tym polski rząd. Wczoraj wieczorem naszą drużynę wysłano na kolejne, czwarte w ciągu czterech dni testy. Wszystkie były negatywne. Po prawie dwóch dobach chaosu zgotowanego przez organizatorów Polacy mogli skakać w Oberstdorfie. Nasza pozycja w środowisku międzynarodowym, sportowym była na tyle mocna, że bez żadnych przeszkód udało się przekonać wszystkich, że ta rywalizacja bez Polaków byłaby po prostu bezsensowna. Mateusz Nowak, Wiadomości.